Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Speedrun 3.0, zapraszam na kolejny odcinek. 2.354 ranking, zaczynałem z rankingu 1000, przypominam. I moim celem jest zrobienie 2.400 co najmniej. Opowiadam o swoich planach, strategii, planach gry. No, dużo się dzieje, są porażki, są zwycięstwa. Jest mnóstwo akcji wychodzenia z wora. Kto oczywiście ogląda regularnie, no to wie, że to, no, można powiedzieć, odcinek jak na Netflixie się ogląda. Mam nadzieję, że równie przyjemnie. Zapraszam serdecznie, już sprawdzam przeciwnika, ile partii rozegrał. Prawie 4000, spoko. D4, D5, C4. Przypominam, moi drodzy, wirtualna kawa jest do postawienia szachusiowi. Jeżeli wam się content podoba, to jest taka ciekawa forma darowizny, wsparcia kanału. Mile widziana, dziękuję serdecznie i jedziemy dalej. Jest tutaj posunięcie A6. No dobra, posunięcie A6. I teraz tak, przeciwnik będzie planował taki ruch. Można grać C5. No można. Tutaj czarne będą próbowały grać przez E5, więc zagramy gonię C4, będziemy tego pilnować. I teraz posunięcie E3. Jeżeli tak, to można zostawić w ogóle gońca. Ok. Pamiętam kiedyś, jak Gary Kasparow zagrywał takie świetne posunięcie wieża C1 za takiego pionka przyblokowanego, tylko nie pamiętam w jakiej konfiguracji, czy to teraz. Dobra, zrobimy inaczej. Zagramy H3, żeby mieć opcję dla gońca, w razie czego, żeby miał ucieczkę po takim ruchu. Będę chciał po prostu tu przyblokować. Goniec E2 również. A, w ten sposób. Czyli tutaj będzie chciał przeciwnik już mnie ukarać. Dobra, liczymy teraz. Tak. Bicie skoczka, bicie tu, tutaj. Jest E5, jest bicie. Tutaj będzie. A wtedy tu. A jak zbije mi na E5? Gońcem, bicie, bicie. Pionka biorę więcej. Bije. Nie ma co dwa razy liczyć wariantów. Skoczek D2. Bije. Czy ja mówiłem, że tutaj mogę bić? No nie mogę. Tak gramy. Atakuję i tutaj. Oczywiście skoczek D3 jest możliwy, to wtedy tam palnę. Aha, jest szach, co ja gadam, nie mogę zbić przecież. Co mi się uzdurało? No muszę zbić hetman C3, będę tutaj bronić. Jakaś szybka wieża D1, skoczek F3, coś takiego. Aha, goniec wejdzie. To mam E4, jeżeli skoczek stoi tutaj. A jeżeli nie stoi? Właśnie. Może tutaj trzeba zagrać po prostu długą roszadę, przepraszam, krótką roszadę. I tyle. No dobra, też tak zrobię. Dlaczego by nie? Troszkę żwawiej, słuchajcie, opowiadam. Troszkę mniej pewnie. Przepraszam najmocniej, jeżeli ktoś nie wyciągnie za dużo dla siebie z tej lekcji. Ale mam nadzieję, że tak. No bo to zawsze każda partia, każda analiza, chociaż nawet taka względnie powierzchowna, coś daje. Zawsze tak jest. Tutaj plan jest taki, żeby zagrać skoczkiem. Wejść tu. Albo tu. I generalnie wziąć pionka na D3. Tego typu próby mogą się wiązać z biciem pionka. Okej. Kumam. Pytanie, czy E4 tutaj będzie miało sens. Dobra. Nie pytam się, tylko gram. Nie pytam się, proszę pana, tylko gram te E4. Uciekaj mi stąd, goniec przynajmniej nie obroni pionka na D3. Będę miał opcję skoczek F3 i tutaj tego D3 będę chciał zbić. Dobra, tu jest większa obrona. Taki ruch to też w sumie nie trzeba przejmować. Niby A2 wisi, ale zawsze B3 jest. Dobra. No i teraz wiadomo, że na przykład jak wieża D8 będzie tutaj bronił pionka, można próbować koń E1 i zbić, ale bardziej mi się podoba to, że konik tu jednak stoi i pilnuje ważnych centralnych pól. O, H6 nastąpiło, no to tym bardziej zbijam.
H6 chyba nie ma sensu, bo goniec zawsze tutaj sobie ucieka. Tu. No dobra. Wieża D1. Gramy proste szachy. Ok, wymiany. Chcesz, mój drogi przeciwniku, wymiany. Ok, zagrajmy sobie tak, żeby już pionek miał spokój. Przy okazji hetman B4 też ma ograniczone na B4 pole. Po wybiciu wybiję hetmanem i będę miał wolną linię. Jeszcze w ogóle tak mogę zagrać, postraszyć. Ale jak się zastanawiam teraz... Właśnie, to całkiem nieźle to chyba wygląda. Ok, tak gram i od razu wybiję, będę miał wolną linię. Groziłem takim ruchem, a to już nie grozi. No to jest pionek więcej, tylko jak widzicie są zdwojone. Tutaj są 3 na 2, to też na to trzeba zwracać uwagę. Grunt, że jest wolna linia, tylko pytanie teraz, jak to wykorzystać. Przestawić gońca zapewne. Może coś w tym stylu. Po prostu grać na razie pozycyjnie. Może tak, wymusić C5, ale C5 wymuszenie nie, chyba nie ma sensu. Na pewno fajnie by było doprowadzić pionka w ogóle do F4. Potem F5. O, to by był super plan. Czyli co? Goniec G3, skoczek D4, aha, wieża D1. Nie bardzo tego chcemy. No tutaj wejście byłoby takie całkiem sensowne. Bo byśmy ograniczyli wieżę. Aha, on chce zagrać tak. No dobrze, jest goniec E3. Nie ma gońca na C5, to jest też ważne. A jak goniec tutaj, to mam trzaśnięcie pionka, więc on tak broni. Dobra. Bronisz się przeciwniku, mój drogi. Pytanie, czy w ogóle nie zagrać coś takiego, żeby dojść do F4. Dobra, najpierw tak. C5 się boimy, hetman C6. Niekoniecznie. Teraz tak, bo mam opcję ataku. Wieża nie wchodzi. I zaraz F4. To ma sens. Podoba mi się. Wiecie co? Nie chcę tutaj wpaść w samozachwyt, ale podobają mi się moje plany. Po prostu czuję, że to są dobre ruchy, które bardzo utrudniają przeciwnikowi grę. I one są robione dosyć szybko. Dobrze. To był niezły ruch, więc gram tak, po tym gram tu. Nie ma wieży na D8. A jak zagra tak i zagram tak, to będę miał w ogóle jeszcze fajną opcję taką. Pionek będzie broniony przez gońca i F5 będzie szło. F4. Bo może w ogóle tak zagrać. Tak zrobimy. Uwolnimy pionka, jeżeli wybije. To już w ogóle koncepcja gry może się zmienić i niekoniecznie trzeba będzie taki ruch grać. Aczkolwiek mi się podoba ten plan. Ale po wymianie zawsze będę miał wolnego pionka i rozszczepię zdwojone. To zwykle jest dobre. Okej, okay, w taki sposób tutaj zająłeś mi miejsce. Czyli gra na różnopolaki. No może mieć to sens. Mimo wszystko zagram F4, nie boimy się. Nie boimy się tego związania. Może być zaskoczony gościu, ale zaraz zagram królem na H2. Co ja zrobiłem? C5, C4. Co ja zrobiłem? C5 miał i C4 i wygrywał partię. Ale ze mnie osioł, nie? C5 nie widział i C4. Król H2. Ojejku, ledwo uszedłem z życiem. No tak, przegrałbym. Przegrałbym szybko. Masakra. No właśnie, ten brak czujności. Są różnopolowe gońce. No w każdym razie, mamy pozycję ciekawą, z pionkiem więcej, dominacją. Tylko teraz właśnie. Pytanie, czy tak mogę? Mogę. Oczywiście chodzi o to, że boję się tego bicia, ale tak szybko patrzę, że to nie działa. Zagram wieża D3 i tu będę bronił. Teraz mam taki ruch. Od razu. Ok. Very good.
Wieża F1. Tu się obronimy. Chyba skoncentruję siły na linii F. W ogóle można tutaj jeszcze tak fajnie strategicznie pograć, czyli dopchać pionka na A5, na B4, przycisnąć go tutaj mocno, ale nie, no w sumie nie wiem, czy to jest teraz konieczne. Bicie tutaj może być ciekawe i wejście wieżą na F6 w ogóle i potem hetman na F2. O, to będzie miało dużo sensu. To będzie miało dużo sensu. No, reasumując, gość jest trochę sprowadzony do parteru. Tak jak mówiłem, tak zrobię. Wieża F6, odcinam ważne pole E6, bronię gońca i hetman F2. I hetman F2. I tu już jest groźba. Wieża F7 chyba taka nie do odparcia niemalże. A, jednak nie. A tak nie mogę. Tu. No nie mogę. Okazuje się, że nie mogę. No dobrze, skoro stoimy sobie w miejscu, to zagramy B4, żeby nie było takiego ruchu. A, B4. Czyli po prostu pokazanie przeciwnikowi, kto tu dominuje. Póki co ja chyba nie dominuję, bo widzę, że mnie tutaj będzie mocno atakował, ale mam taki ruch. Jak zbiję, to tu. Jak zagra tak, będzie chciał wejść tu, jak zagram tak, ale on tam dostaje mata. Wszystko się zgadza. Wyczekanie na wejście hetmanem na... A! Takie buty. Interesujące. Czy teraz tak mogę? On nie może zbić, bo hetman wchodzi. Jak zbije tutaj, to z szachem. Dobra, bije. To z szachem. Wszystko idzie z szachem, mój drogi przyjacielu. Ciekawe. Bo tutaj na H3 chcę zbić oczywiście. To co, nie jest to jeszcze takie proste? No dobra, szacha możemy dać. Jest na to przestrzeń. Bo jak zostawię różnopolowe gońce, to może być różnie. No dobra, zagram hetman G3, po prostu obronię pionka na H3. I może przestawię gońca na F8, grożąc matem. Tutaj bronię na E5, on zagra hetman F7. Aha, tam są jakieś groźby. Okej, bo w sumie mogę tak zrobić. Pytanie tylko, czy to jest wygrana? Tak, to będzie wygrana. To będzie wygrana. Podciągnę tylko pionka tutaj na A5. Mam czas, bo jak tak, to tak. A, mądrze zagrał. Nie mogę wymieniać. Wow. Kurczę, tego się nie spodziewałem. No, tego się nie spodziewałem. Kurczę, ta struktura pionków ważna była. Tu. No nie. Tutaj chodzi mi po głowie. Tu. Tu mi pionek ucieknie. Aj, Krzysztof.
Wiecie co? Możliwe, że przegiąłem. No idę. Tego mi wymieni. Tutaj liczę. Tu. Chyba muszę tak oddać pionka. Dobry ruch jest. Ciekawe, czy to jest wygrana. Powiem wam, zagrałem trochę na czutkę. Oczywiście pionka doprowadzę tutaj bliżej. Goniec tu. Tak, tutaj zawsze obronię pionka. Więc jest spoko. To ciężka końcówka chyba będzie. Właśnie. Możliwe, że to jest remis. Żeby wejść tu. A, no to teraz tak i mam wejście tutaj. Tu podciągam pionka wyżej. Przejdę tędy, bo ten pionek zawsze zdąży. O, królem tu. No właśnie, ale tędy jeszcze mam jakąś chyba opcję. Powiem szczerze, nie wiem. Nie wiem. Co to za pozycja, ale przejdę tędy. No to teraz to wygram. Bo tu wchodzę. W ogóle ciężej się bronić niż oczywiście wygrywać, ale ciekawe, czy była obrona. No to już idę pionkiem teraz bardzo szybko. Okej. Zerknę na analizę. Szybciutko przejdziemy. A no, może od początku. W sumie tak dosyć szybko. Skoczek E4. Ok. E5. Ciekawie. Hetman. Wszystko się zgadza, zobaczcie. Względnie dobrze. Hetman C5 ciekawe było. Skoczek, tak. Pionek więcej, ale to jeszcze taka jakaś przewaga wielka nie jest, ale jest. Tak. Wieża D6 tam pokazuje. Tutaj. Przestawić końca. Nie, no to tak wygląda to zdrowo wszystko. Bardzo zdrowo. Skoczek E6, goniec C5, tak. Goniec D6, tak, dobrze. Skoczek E6 pokazuje, żeby bić. Ja F4. W ogóle, czekajcie, tu... Aha, F5 miałem ratujące. A co by było, jakby on odszedł gońcem? O, to trzeba takie rzeczy trzeba widzieć. Hetman B3. A hetman B3 było. Kumam. Zobaczcie, jakie to mądre. Chodzi o to, że po tym ruchu myślałem, że już przegrywam. Chodzi o to, żeby zagrać F5, żeby gońca wyrzucić z tej diagonali. A co by było, jak on by zagrał tak? Wieża A1 po prostu. Ha, czyli figura za figurę. Dobra, już myślałem, że w topa. No jednak analiza uczy, zobaczcie. Nawet mnie tutaj dużo nauczy. Tak, król H2, bicie. No jest przewaga duża. G4. Tam bicia nie było. Jest F5. Tak. E6?
Ale wjazd. Aj, grozi tutaj. Panie. Jakie piękne było. Takie klasyczne. Nie zagrałem. Ale to też bezpiecznie tutaj wszystko wygląda. Ciekawe, czy ja wypuściłem po prostu tam pozycję. Hetman F2, tak. Aj, goniec F8 było. Przecież. Nie dostrzegłem takiego ruchu, ale prosty ruch. Przecież, oczywiście, bo potem na F7 wchodzimy, albo tu bijemy. B4 tutaj. Znowu goniec F8, ale jest tak. Tak. Wieża F8 w ogóle. Kompletnie nie dostrzegłem gońca F8, tak. To jeszcze pokazuje taką remisową pozycję. Czy białe mają całkiem ok, ale blisko remisu. I tutaj. Jacie, i to jest remis, nie? To jest remis. No, remis. Wygrałem remisową końcówkę. Zobaczymy, gdzie on wypuścił. Jak widać, na razie wszystkie ruchy są względnie dobre. Nie wypuścił z tej strony. Król F7 trzeba grać teraz, czyli tutaj. A, tu wypuścił. No właśnie, król F7 trzeba grać. Mądre, król F7 i tu goniec zawsze zdąży wszystko bronić. No cóż mogę powiedzieć, przeciwnik popełnił błąd. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam, cześć.